Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. No to zalewamy, zalewamy kaweczkę. W ogóle słuchajcie, teraz jest jakaś plaga komarów. Masakra na każdym miejscu, na którym byliśmy, a to już było naprawdę dość późno. Wszędzie, ale to wszędzie jest mnóstwo komarów. I te komary... Te komary już teraz z rana zaczynają się pojawiać, więc cóż można powiedzieć. Tydzień temu nie było tyle komarów. A teraz tyle komarów jest. A oprócz tego mam w planie posprzątać trochę ten syf, który ktoś tu zostawił. Czy będę wam to nagrywał? Pokażę wam przed i pokażę wam po. O! Przed. I po. A teraz pijemy kawę i ruszamy szukać. No to co? Zaczynamy poszukiwanie. Zaraz przeszkoczycie tutaj. Przeszkoczycie. Właśnie tak rozmawiam z samego rana. Za chwilę przeskoczycie na pajączka. No i będziemy szukać dziury w całym. Nie liczę tu na dużo znajdziek. Wręcz bym powiedział, że liczę tu raczej na kapsle i zawleczki. Ale kto wie? Jak nie popróbujesz, to się nie dowiesz. Tyle ode mnie. Także zapraszam do jeziora. Pierwszy sygnał. No jakże znany nam Utenos. No i ciekawe, czy to dobrze wróży, czy to wróży niedobrze. Sygnał numer 2 i ktoś jak zwykle wrzuca jakąś monetę, a jest to 1 eurocent, tak jak mu pisaliście, wrzucają na szczęście te 1 eurocenty. Cieszę się, ja je znajduję. Kopiemy na żywo i na żywo mamy żywy kapsel. Ale nie Utenos, tylko jakiś koloniki lili. No cóż. No i jakimś trafem, cudem mamy sicie monetę. A co to za moneta? Co zjadła kotleta? To jest 2 centy. 2 centy. 2 eurocenty. Słynna moneta na całą Litwę. 2 eurocenty w wodzie. A co tym razem? No kurna. Znowu moneta, a tym razem 1 eurocent. Ale oni tu narzucali na szczęście tych pieniędzy. Muszą mieć duże szczęścia. I ja mam szczęście, bo eurocenty lecą. No tym razem to te 2 eurocenty błyszczą się normalnie jak, nie powiem co, psu. Normalnie nówki. Nówki nieśmigane. Ale już moje. Tym razem takie podsumowanie prosto z pomostu. Ja jeszcze nawet nie jestem przebrany. Tak jak się spodziewałem, słuchajcie, no nie będzie tu dużo sygnałów i faktycznie nie było. Za dużo ludzi tu się nie kąpie i jednak tych sygnałów w kąpieliskach, takich prawdziwych kąpieliskach jest zdecydowanie więcej. Tu jak widzicie nawrzucali 2 eurocentówek i 1 eurocentówek, co nam daje 13 eurocentów, 3 kapsle, jakiś dyndel mały. Nakrętkę
bo to nie śruba, tylko nakrętka. I to wszystko, co z tych sygnałów tutaj stąd udało mi się wygrzebać. Woda jest cieplutka. Zastanawiam się, czy się nie wykąpać z rana, bądź też wykąpić się wieczorem na innym kąpielisku, bo woda jest ekstra. Kasiora zabieramy. Ja mówię, ja te wszystkie eurocenty podsumuję na sam koniec sezonu, bo być może ich będzie naprawdę sporowato. No i co? Chyba trzeba będzie powoli budzić naszą panią. Robić dla niej kawę, z czego już nie będę nagrywał, bo nie będę po 15 razy nagrywał parzenia kawy w ten sam dzień. No i spróbujemy dostać się do Orany i zobaczyć ten rynek, zobaczyć dworzec kolejowy, coś zwiedzić, a potem szukać takiego miejsca, żeby sobie się rozłożyć na spokojnie i czerpać tylko przyjemności z wypoczynku. A, no i trzeba załatwić papiery, glejt na łowienie dla rybek, dla Iwony. I to właśnie ogarniemy. Tyle ode mnie. No to słuchajcie, jesteśmy na dworcu, randomowy dworzec, akurat trafiły się orany, no i tak wygląda przód dworca. Sam jestem ciekaw, słuchajcie, to jest w środku, więc zobaczmy. Tutaj mamy jakiś emblemat 1862-2012, pszczoła albo osa, albo nie wiem co. Zakaz palenia, to już wiemy, zakazu kamerowania chyba nie ma. Od 4 do 21.30 otwarty. Wchodzimy i co pierwszy widzimy? No słuchajcie, jest czyściutko. Jest ładnie, jest piękny żyrandol. No naprawdę, powiem wam, nie wiem czy orany są większe od suwałk, ale ten dworzec to przynajmniej robi super wrażenie. Mamy, słuchajcie, rozkład jazdy i kurde, są pociągi tylko do Marcin Konys i do Wilna. I nie wiem, czy uda nam się, słuchajcie, czy uda nam się zobaczyć taki ich pociąg. Fajnie by było, bardzo bym chciał zobaczyć taki ich pociąg, a teraz mamy peron. Peron, no kurde, no niczego sobie, słuchajcie, jak na takie miasto, to jest naprawdę sztosik. Zadbane to wszystko, czyste przede wszystkim. No i ciekawe, w którą stronę do Wilna, a w którą stronę do tej drugiej miejscowości, o której ja za bardzo już Marcin Konys czy coś takiego. Tak się prezentuje dworzec z tej strony. No kurde, Warena, czyli Orany. Tam mamy Maksimę, do której na pewno pójdziemy, a w tamtą stronę jest dzisiaj rynek, gdzie też się udamy. Czy na rynku będę nagrywał? Nie wiem. Wiecie, nie chcę tutaj jakichś głupich, krzywych akcji, ale może zobaczymy, może się uda, może spróbuję. Mamy nawet rozkład jazdy i tutaj, mamy rozkład jazdy i tutaj, także kurde, powiem wam, że jak na takie miasteczko, jeszcze raz trzeba było sprawdzić, czy jest większy od suwałk. Jeżeli jest mniejszy od suwałk, to ma zdecydowanie lepszy dworzec, czysty przede wszystkim, czysty, zadbany, wystrzyżony, ostrzyżony, wypachniony, niezaśmierdzony. No aż, powiem wam, pierwszy mój dworzec i aż miło popatrzeć. A teraz spróbujemy zrobić coś, zobaczyć na rynku. Ewentualnie jeżeli coś kupimy, no to wam pokażę. Teraz udajemy się na rynek. A wszędzie blisko to dobrze. Powoli, słuchajcie, będziemy się zbierać z tej Wareny, bo tak nazywa się ta miejscowość po litewsku. Powiem wam, że chcieliśmy kupić tę kartę do łowienia ryb, oczywiście też w Maksimie, ale na Boga nie da się dogadać z tymi ludźmi, niestety, ani po angielsku, ani po polsku. Po litewsku tłumaczył coś swojego i na ile o ile, słuchajcie, na przykład w Łoździejach nie mieliśmy problemu w Maksimie kupić takiegoż pozwolenia, tak na przykład już w Maksimie w Warenie jest problem, nie wiedzą co wpisać z dowodu osobistego i o Jezu, słuchajcie, trochę to nerwowe. No i ostatecznie nie mamy tego pozwolenia, ale okazało się, że 6 lipca można łowić bez pozwolenia. A dzisiaj jest 6 lipca, także mamy trochę farta. Przy okazji
zaoszczędziliśmy trochę eurusa, a my przyszliśmy tutaj na taką plażyczkę i chcemy zobaczyć, czy ja tutaj będę w stanie poszukać przez jakąś godzinkę bądź też dwie, a czy Iwona będzie w stanie tutaj połowić przez jakąś godzinkę bądź też dwie. Ktoś się zawija właśnie z nad jeziora, więc może będzie duże prawdopodobieństwo, żeby tutaj trochę sobie poszukać i przy okazji połowić. Także mamy trochę szczęścia w nieszczęściu, bo dzisiaj można łowić za darmo, 6. I tak się składa, że dzisiaj jest 6. A pogoda naprawdę sprzyja. O miasteczku opowiem wam później. Nie nagrywałem nic na rynku, nie chciałem zaglądać ludziom w towary, bo różni ludzie reagują tak najzwyczajniej w świecie. Tyle ode mnie. Albo spotkamy się w wodzie, albo mało się nie wywaliłem, bo bym wlazł na to cofając się. Albo spotkamy się w wodzie, albo jedziemy dalej już na miejsce docelowe, gdzie chyba będziemy spać. To się okaże w następnym ujęciu. Tak to wygląda, słuchajcie. Operatorem jest kamery, jest Iwona. A ja będę wchodził coraz dalej, coraz głębiej, dlatego nawet nie zakładałem pojączka. Mam już jednego fanta. Dziwne tu są sygnały, ale jeden fant jest. To dobrze, wróż. Zobaczymy, co będzie dalej. No i już jesteśmy po poszukiwaniach. Właśnie wykładam fanty, nie fanty. Coca-Cola, fanty. Niektóre monety nawet nie mogę ciężko zidentyfikować. To jest 5. To jest 5 eurocentów, to jest, nie wiem co to jest, zaraz mi to powypada na kolejne 5. Znowu eurocenty, ja nie wiem co jest z tymi eurocentami, kurde, ręce mi się trzęsą. Jest błystka, popatrzcie sobie, to już wiadomo dla kogo. Śmieci dużo nie było, powiem wam, bo naprawdę czysty zbiornik. Kolejne 20 eurocentów, 2 razy, raz 10 eurocentów. Tak jak widzicie, 1 cent, no i kurde to, myślałem już, że kurde, już myślałem, że znowu złoto. A to jest piękny, piękny tombak z perełką, też tombakowaną. Tyle ode mnie, słuchajcie, trzęsę się całe, nie wiem, już szukałem, koło godziny chyba, nie? Trzeba się stąd zawijać na kolejne miejsce, żeby teraz Iwona mogła sobie trochę połowić. Ja może poszukam, ale piździ tak, że się w głowie nie mieści. Jak się chodzi po tym wodzie dłuższy czas, to normalnie jak się wyjdzie, to jest taka kostka, że się zaraz się zatrzęsę. Tyle ode mnie, kończę się, rozbieram, przebieram. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, opuszczamy to wspaniałe miejsce, jak widać. I będziemy się udawać do miejsca, w którym być może będziemy nocować. To jest jakaś miejscowość o nazwie Latezeris, tutaj gdzieś tam przed Druskiennikami, jadąc już w kierunku naszego domu, bo no, jutro trzeba będzie się już niestety zawijać, tak jak to w niedzielę bywa. To mogę wam powiedzieć, słuchajcie, no że kupiliśmy tu też mięsko. Mięsko na rynku, którego nie filmowałem. Zapłaciłem za to mięsko 12 eurusów. A ja jadę dookoła chyba. Jak zwykle z tym dziadkiem w ogóle jest problem. 12 eurusów, jak przyjedziemy na miejsce, to wam pokażę, bo kupiliśmy kiełbasę na grilla i tam takie różne rzeczy. Także tyle ode mnie. Zapomniałem też, słuchajcie, wspomnieć, że w tym mieście, w tej mieścinie, w tym miasteczku
że to miasteczko jest słynne, wiecie, z czego? Z grzybów. Oni tam mają święto grzybów, to jest zagłębie grzybowe. A dlaczego? Bo wokół tego miasteczka jest kupa lasów, to takich właśnie jak teraz tutaj widzicie. I tam naprawdę te grzyby robią furorę. I my dzisiaj faktycznie, jak byliśmy na stacji PKP, ichnego PKP oczywiście, to tam stały dwa samochody, na których sprzedawano kurki. I to całkiem ładne. I to chyba wszystko, co... No i powiem wam, że takie miasto żywe. Bo często bywa, że te miasta litewskie wyglądają, jakby były opustoszałe, a to ewidentnie tętniło życiem. Tyle ode mnie. A my jedziemy dalej. Witam z powrotem. Piękny przy drodze las, czyż nie? Wspaniały, stary i ogromny, piękna droga. No i oczywiście jesteśmy my. Jesteśmy na miejscu. Oto nasze miejsce nocy, nie mocy, a może i mocy też. Tutaj już poszukiwań, słuchajcie, nie będzie. Jak widzicie za mną, jest to kolejna miejscówka wyhaczona przeze mnie do spania. Do spania za darmo. Właśnie takie oto miejsce. Nieduży parking, no bo tak myślę, że na kilka samochodów, nie więcej, no ale można sobie pokombinować i wpakować się tak, jak my tutaj się wpakowaliśmy. Jak widać, Skoda przygotowana już do trybu spaniowego. Będzie ognisko w nocy, będzie grill. Jak się prezentuje to miejsce? Całkiem sympatycznie, bo jest trochę lasu, tak jak wam to przed chwilą pokazałem. Tu będziemy spali, ale też jest w dole jezioro. W dole jest jezioro, jest zejście do jeziora. Ja już tam schodziłem, tam panowie łowił sobie teraz ryby, więc nie będziemy im przeszkadzać. Jest tam możliwość wykąpania się. Poszukiwań raczej tam się nie uda zrobić, z tego względu, że chyba od razu robi się głęboko, chociaż trudno powiedzieć, wiecie, nie, na jak daleko, no bo przy zejściu to jeszcze można zejść, ale dalej tutaj już pływałem, więc za dużo się raczej nie pochodzi z wykrywaczem. Poza tym już nie mam dzisiaj chyba parcia, dzisiaj dwa razy szukałem, no ile można biegać z wykrywaczem. Mamy też tutaj takie jeszcze miejscówki, widoczek piękny. Podejrzewam, słuchajcie, że tu wokół tego jeziora jest jeszcze kilka miejsc i ta droga, którą tutaj widzicie, która prowadzi w tamtą stronę i jadąc w tamtą stronę cały czas, na pewno dojechać można na takie miejsce jak gdzieś tam, nie wiem, czy widzicie między drzewami, a pewnie nie widzicie między drzewami, jest jakieś chyba sporo samochodów. Chyba jakoś może będzie widać, trudno mi powiedzieć, tam o gdzieś między tymi krzakami. I tam podejrzewam, że też jest jakieś miejsce do spania, czy płatne, trudno mi powiedzieć, bo tam już nie jechaliśmy. Las piękny, ale las suchy, więc grzybów nie będzie. Mamy co jeść, zakupy zrobione. Kurczę, cały czas mam w głowie, że muszę wam pokazać te mięsko, które kupiłem na targu mięsnym, bo ten targ w tej miejscowości Werda, czy jak tam to się nazywało, to byliśmy też na targu, znaczy na stoisku z mięsem, więc wam bym pokazał. No i znowu kibel do pokazania, słuchajcie, kibel do pokazania byłby, gdybym prowadził dalej kanał Król Sedesów, prawda? Gdzie się nad tym zastanawiam, czy nie zrobić tego i nie odesłać was na Króla Sedesów. Mam jeszcze do przemyślenia do jutra rana i może, słuchajcie, po prostu nagram wam ten kibel, no i wpuścimy to na kanał Król Sedesów. Jeszcze się zastanowię nad tym, no bo dla jednego filmu kanał z powrotem tak jakby zacząłby huleć, czy warto, i tak by nie był raczej taki, wiecie, non stop, no bo nie znam, nie mam czasu, żeby wszystkie kible odwiedzić dookoła Polski. Także jeszcze się nad tym zastanowię. W każdym razie miejscówka świetna. Trochę jest ruch, ale mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś większych zakłóceń.
No cóż, zapraszam Was na późne popołudnie potem jeszcze, pewnie albo na wieczór, z ogniskiem, pewnie już w następnym ujęciu, bądź też z grillem. My jesteśmy na razie najedzeni, odpoczywamy, w dosłownym tego słowa znaczeniu odpoczywamy, trochę się wwalamy w Skodzie, trochę siedzimy pod taką właśnie wiatką, którą mam teraz u siebie tam za plecami, ale nie mogę Wam pokazać z tego względu, że właśnie tam siedzi moja druga połowa. Tyle chyba ode mnie. Miejsce naprawdę ładne. Jest wszystko, co trzeba. Woda, las i no i mam nadzieję, że spokój. A to się okaże dopiero w nocy. A jutro będziemy wracać i będziemy wracać, mam nadzieję, że przez jakieś miejsce, gdzie będzie jeszcze jakieś kąpielisko, gdzie jutro będę mógł sobie jeszcze poszperać w jakimś jeziorze i ewentualnie jeszcze coś znaleźć. Dzisiaj odpuszczam. Dzisiaj odpoczywam tak na zycher. Po całości.